Witamy was wszystkich, witamy warszawaków i innych miast z okolicznych miejscowości. Nazywam się Mateusz Bytowski i dzisiaj chcę wam powiedzieć trochę o moim życiu, o tym jak ja osobiście spotkałem Jezusa w moim życiu. A więc zaczęło się to, kiedy byłem małym dzieckiem i rodzice wysyłali mnie do kościoła katolickiego i cały do 21 roku życia żyłem dobrym życiem tutaj na ziemi. Miałem wszystko, miałem pieniądze, miałem szkołę, miałem wielu przyjaciół, których nienawidziłem. I wiecie, w ogóle moje życie wyglądało martwe. Tak chodziłem po tej ziemi, ale ja nie widziałem w ogóle, dokąd ja zmierzam, dokąd zmierza moje życie. Wiecie, kilkakrotnie chciałem popełnić samobójstwo w moim życiu. I w ogóle nienawidziłem ludzi, nienawidziłem życia na tej ziemi. I pewnego dnia, kiedy chciałem popełnić samobójstwo, oglądając telewizję, usłyszałem o tym, że jest jakaś ewangelizacja tutaj w Warszawie. I wiecie, w centrum Warszawy usłyszałem to, że Bóg jest żywy, że Bóg jest realny. I wiecie, to zmieniło moje życie. I ja przyszedłem do pewnego człowieka i spytałem się, co mam zrobić, aby moje życie się zmieniło. Co mam zrobić, ponieważ ja chodziłem już do wielu ludzi, nikt nie był w stanie mi pomóc. Nikt nie był w stanie dać mi odpowiedź, jak wyjść z mojego grzechu, jak być zdrowym człowiekiem. I wiecie, kiedy przyszedłem tam na ulicę, usłyszałem o tym, że Bóg jest żywy. Następne moje pytanie było, co ja muszę zrobić, aby przyjść do tego Boga. I usłyszałem słowa, przyjść do Jezusa, oddaj mi swoje życie. I ja powiedziałem, okej, ale ja myślałem, że Bóg jest religią. Ale ten człowiek mi powiedział, nie, on nie jest religią, on jest żywym Bogiem, który może odmienić twoje życie na zawsze. I ja powiedziałem, okej, ja chcę tego Boga, ja chcę Go. I wiecie, pewnego dnia, siedząc w biurze, zawołałem do Boga i powiedziałem, Boże, zmień moje życie, ponieważ ja nie jestem w stanie już nic zrobić. Ja byłem człowiekiem, który nie był już w stanie nic zrobić. Byłem na takim dnie, że nikt w stanie nie był mi pomóc. Ale kiedy zawołałem do Boga, On przyszedł i uczynił we mnie zmianę. Stał się nowym człowiekiem. I dzisiaj chcę powiedzieć Tobie, że On jest żywy, że Bóg to jest w tym kraju kojarzony jako religia, jako jakaś tradycja, jaki mały obrazek, jaka figurka. Ale dzisiaj chcę Tobie powiedzieć o tym, że możesz się z nim spotkać osobiście, że możesz go doświadczyć, że nie musisz sobie zaprotestować na zbawienie, ponieważ Słowo Boże mówi, że łatwo zbawieni jesteśmy przez wiarę. Boże, to dar. Nie zuczuj kochamy się, kto nie robił. Nie musisz się starać, nie musisz się spinać, nie musisz chodzić do kościoła i spełniać jakieś religijne rytuały. Wystarczy, że dzisiaj uwierzysz w Ewangelię. Wystarczy, że dzisiaj uwierzysz w Niego. Wystarczy, że dzisiaj przyjmiesz to, co On dokonał na krzyżu Golgoty. Wystarczy, że dzisiaj zawołasz do Niego. A On powiedział w swoim słowie, jeżeli przyjdziesz do Niego, znajdziesz życie. Jeżeli przyjdziesz dzisiaj do Niego, On Cię poprowadzi. Jeżeli dzisiaj w Niego wierzysz, Twoje życie się zmieni. Może jesteś dobrym człowiekiem i masz wszystko w życiu. I mówisz, ale Bóg mi nie potrzeba. Ale wiesz, ja chcę tutaj powiedzieć o tym, że bez Chrystusa nie możesz żyć pełnym życiem tutaj na ziemi. Bez Chrystusa wegetujesz tutaj na ziemi. To nie jest prawdziwe życie. Gdy przyjdziesz do Chrystusa, Twoje życie się zmieni. Twoje życie nabierze więcej barw w Twoim życiu. Przyjdź dziś do Niego. Przyjdź, nie musisz żyć tak, jak żyjesz. 4 lata temu odrzucili Cię wszyscy Twoi znajomi i stałeś się człowiekiem, który jest samotny. I Twoja samotność Cię dobija. Twoja samotność Cię dobija cały czas. Ja chcę Ci powiedzieć o tym, żebyś dzisiaj zawołał do Boga. Żebyś dzisiaj zawołał do Boga. Zawołaj do Niego. Nie musisz być samotny. Nie musisz być sierotą. Nie musisz być człowiekiem, który musi zasługiwać na coś. Boża miłość została wylana na krzyżu Golgoty. Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy. Jezus Chrystus wziął wszystko na siebie. On Ty umarł na krzyżu. Zasłona świątyni się rozdarła. I Jezus Chrystus stał się drogą do Boga. On stał się drogą do Boga. On stał się pośrednikiem między nami a Bogiem. Nie Maria jest pośrednikiem. Nie apostołowie, nie Mohamed, nie Buddha Cię zbawi. Ale tylko Jezus Cię zbawi. Tylko Jezus Cię zbawi. Halleluja!
Tylko Jezus cię zbawi, tylko On jest prawdą, tylko On jest życiem, tylko On jest nadzieją na twoje życie. Żaden tutaj rzecz na tym życiu nie wypełni twojej pustki w twoim sercu. Żaden dobry samochód, czy fajna żona, czy fajny mąż nie zapełnią pustki w twoim sercu, która jest. W moim życiu panowała pustka i chciałem ją zapełnić pornografią. I wiecie, pewnego dnia, kiedy cofałem do Jezusa, przyszła wolność do mojego życia, prawdziwa wolność. Zawołałem do Niego i On mnie zmienił w innego człowieka, stałem się nowym człowiekiem. I Biblia mówi, że musisz się narodzić na nowo, aby wejść do Królestwa Bożego. Nie będziesz, nie stajesz się nowym człowiekiem chodząc do kościoła, nie stajesz się nowym człowiekiem czytając Biblię, stajesz się nowym człowiekiem, kiedy spotkasz się osobiście na ziemi, tutaj z Jezusem. Spotkaj się z Jezusem, a twoje życie w ogóle stajesz się innym człowiekiem. Dzisiaj jest dzień łaski, to dzisiaj jest dzień zbawienia. To dzisiaj jest dzień, kiedy twoje życie może zupełnie inaczej wyglądać. Nie musisz ćpać, nie musisz chlać, nie musisz tych rzeczy w ogóle brać, bo one nie dadzą ci pewnego szczęścia. Pewne szczęście da ci Chrystus. Religia nie da ci pewnego pokoju szczęścia. Tradycja nie da ci pewnego pokoju szczęścia. Tylko Chrystus da ci pokój szczęście. On wypełni twoje życie obfitością. On wypełni twoje życie swoim życiem. Jeżeli dzisiaj do Niego przyjdziesz, jeżeli dzisiaj do Niego zawołasz, to nie jest tak, że ty się rodzisz od razu chrześcijaninem, gdy przychodzisz na tą ziemię. Słowo Boże nam mówi, że tym, którzy Go przyjęli, to prawo stać się dziećmi Bożymi. A więc kiedy ty przyjmiesz Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, będziesz prawdziwym, wierzącym człowiekiem. A więc dzisiaj zawołaj do Niego. Dzisiaj zawołaj do Jezusa. Zawołaj do Niego. Słowo Boże nam mówi, że jeżeli zawołasz, twoje życie nabierze barw, twoje życie będzie wyglądać zupełnie inaczej. Jeżeli zawołasz, znajdziesz Go. Jeżeli będziesz Go szukać, znajdziesz Go. Jeżeli go będziesz szukać z całego serca, znajdziesz Go. A więc dzisiaj zawołaj do Niego. Dziś przeproś Go za swoje grzechy. Przeproś Go, że żyłeś bez Niego. Przeproś Go, że żyłeś całe życie bez Niego. Jest lisz jeden grzech tylko, który oddziela człowieka od Boga. Tym człowiekiem jest grzech egocentryzm. Egocentryzm, czyli niezależność od Boga. Chodzimy swoimi drogami, chodzimy swoimi ścieżkami. I wiecie, Chrystus jest odpowiedzią. Chrystus jest odpowiedzią na swoje problemy. Chrystus jest odpowiedzią na problem grzechu tego świata. On przyszedł, abyś ty miał życie prawdziwe w obfitości. I Słowo Boże nam mówi, że nie ma w nikim innym zbawienia. Tylko w Chrystusie jest zbawienie. Tylko w Chrystusie jest ratunek. I głosimy Wam Go. Głosimy Wam Chrystusa Zmartwychwstałego, którego spotkaliśmy w naszym życiu. Jeżeli ty dzisiaj na to cokolwiek chorujesz, jeżeli masz problem z ciele, jeżeli masz problem z cokolwiek załogiem, przyjdź tutaj do nas. Położymy swoje święte ręce na ciebie, a zostaniesz uzdrowiony. Położymy swoje święte ręce i zostaniesz uzdrowiony w jednej chwili. Od kilku dni boli ci bark. Osoba z barkiem chorym. Jeżeli ty jesteś tą osobą, to przyjdź tutaj do nas. Przyjdź osoba, która ma chory bark. Przyjdź tutaj do nas. Przyjdź tutaj do nas. Osoba z miażdżycą. Jeżeli tu jesteś, też przyjdź tutaj. Wszystkich, którzy są chorzy, zapraszamy. Robimy to zupełnie za darmo. Modlimy się w imieniu Jezusa, aby każda choroba odeszła. Wszystko Jezus Chrystus wziął na krzyżu Golgoty. Choroba, która jest w twoim ciele, jest nielegalnie. To diabeł daje choroby. To diabeł niszczy twoje życie. Ale diabeł nie musi dociskać twojego życia. Diabeł nie musi panować w twoim życiu. Choroba, troska nie musi panować. Gdy przyjmiesz Jezusa, gdy przyjmiesz Jego życie, twoje życie nie będzie musiało wyglądać tak, jak teraz wygląda. Gdy przyjmiesz Jego, nie będziesz chorować, nie będziesz cierpiać biedy. Bo bieda nie pochodzi od Boga. Zaakceptuj dzisiaj Jego. Przyjmij dzisiaj Go swojego Pana i Zbawiciela. I żyj pełnią życia w imieniu Jezusa. Amen.